Cukrzyca typu drugiego kiedyś była nazywana cukrzycą typu dorosłych, a teraz okazuje się, że bardzo wiele dzieci, w tym w Polsce, ma tę cukrzycę. Jej nie obserwowano jeszcze wiele lat temu. Natomiast otyłość sprzyja powstawaniu cukrzycy typu drugiego. Ona jest takim podstawowym elementem, z którym należy walczyć. Jeżeli mamy uwarunkowania genetyczne, że ktoś w rodzinie, mama, tata chorował na cukrzycę pierwszego czy drugiego typu, mamy szansę mieć większą możliwość zachorowania, ale to zależy od nas, od naszego stylu życia. Jeżeli będziemy prawidłowo się żywić, odpowiednio ruszać, to mamy szansę nie doprowadzić do rozwoju tej cukrzycy, nawet gdybyśmy mieli złe geny.